jeśli się nie rozwijasz, to się zwijesz, to się cofasz. To jest prawda o każdym wymiarze naszego życia. Tym bardziej dotyczy to wiary. Nie myślimy o wierze jako czymś takim, co mam. Wiara jest zaproszeniem do nieustannego rozwoju, ale jak to robić? Dzisiaj dostajemy odpowiedź w Ewangelii. Przez rozmowę z Jezusem. Jaka to jest cudowna ta rozmowa, kiedy on z Filipem po prostu rozmawia jak z jednej strony kolegą swoim. To prawie można usłyszeć po prostu, jak on mu tłumaczy: Filipie. I ten rodzaj prostej rozmowy, która jest dostępna dla każdego z nas, ponieważ Jezus z każdym właśnie tak chce rozmawiać, to właśnie taka rozmowa jest najlepszą drogą do rozwoju. Do rozwoju mojej wiary, do rozwoju mojego rozumienia tajemnicy Boga, do mojego zbliżania się do tego, kim On jest i czego pragnie dla mnie. Po to mamy w Ewangelii zapis właśnie takich rozmów, żebyśmy, gdy je czytamy, w Duchu Świętym mogli wejść dokładnie w taki sam rodzaj zażyłości, która otwiera na najważniejsze sprawy, na największe głębie bliskości z Panem.